Siemanko, ja jestem Topolo i zapraszam na kolejny odcinek serii Warcrafta. Ogrywamy kampanię, także mam nadzieję, że poprzednie odcinki oglądaliście i jesteście na bieżąco. Nadganiamy i wracamy do gierki. Ósmy odcinek, lecimy z tym. Zmienię tylko scenę jeszcze. O, powinno się pokazać, na czym tu stanęliśmy. Przerywnik. Rozbicie stanowiska. Tego nie oglądaliśmy chyba. Zakończyliśmy na rzeź Stratholmu. Zobaczymy tą cutscenkę, bo wydaje mi się, że jej nie widziałem. Miałem przerwę tam dwudniową. Można było zapomnieć oczywiście. Kilka rzeczy. Warto sobie przypomnieć. Dobra, uwaga. Nie mogę uwierzyć, że Arthas był do tego zdolny. Nieźle. Jaino! Jaino Proudmoore! Lord Uther? Och, Jaino. Czułem, że właśnie tu cię znajdę. Gdzie jest Arthas? Dokąd zabrał flotę? Przyszedł tu, nim wypłynął. Błagałam, żeby został. Ostrzegałam, że to może być zasadzka. Dokąd? Na północną grań. Podążył śladem Mal'Ganisa. Cóż za głupiec. Król Terenas musi się o tym dowiedzieć. Nie obwiniaj się, Jaino. Nie miałaś nic wspólnego z tą rzezią. Kruk przybył. Martwi na północy wciąż jeszcze pozostają martwi, ale nie daj się zwieść. Twój młody książę znajdzie tam tylko śmierć. To ty. Arthas robi jedynie to, co uważa za słuszne. To chwalebne, ale namiętności przywiodą go do zguby. Teraz wszystko zależy od ciebie, młoda czarodziejko. Musisz poprowadzić swój lud na zachód. Do starożytnej krainy zwanej Kalimdorem. Tylko tam zdołasz pokonać cień i ocalić świat przed płomieniem. No dobra, okej. Okay. I wchodzimy na brzegi północnej grani, rozdział 7. Miesiąc później na skutym lodem wybrzeżu Zatoki Sztyletu. Drakt, Haron Keep, Frozen Coast. Czyżby to już Lich King się zaczynał? Światłość naprawdę opuściła tę ziemię. Słońce prawie tu nie dociera. Ale choć wicher przenika do szpiku kości, ty nawet nie zadrżysz. Czy coś się stało, panie? Kapitanie, czy wszystkie oddziały dotarły? Prawie. Tylko kilka okrętów jeszcze. Świetnie. Po pierwsze, musimy założyć dobrze obwarowany obóz. Nie wiadomo, jakie istoty spotkamy w tej krainie cienia. No dobra. Trochę mam chrypkę, to mogę tak troszeczkę chrząkać. Jakieś niebezpieczeństwo? Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało. Mądry plan. Ale postaram się to wyciąć ewentualnie. Jak najbardziej. Dobra, załóż bazę, znajdź kopalnię złota. Arthas musi przeżyć. Dobra, czy tych budowniczów mogę ruszyć? Nie mogę. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Teraz przesunę mikrofon. O, teraz jest git. Oczywiście. Mądry plan. Czyli mamy cynk, że coś z Arthasem już się dzieje nie tak. Musi zaczynać dziwnie zachowywać. Niepokojąco wręcz. Jak najbardziej. Brak miejsca w ekwipunku. Dobra,
Mądry plan. Chyba nie ma nic takiego istotnego z tych artefaktów, tak mi się wydaje. Dobra. Jak najbardziej. Zawsze mam problem z odkrywaniem tej mapy, nigdy nie wiem jak ta ścieżka prowadzi. Mam jednego kapłana. Oczywiście. Marvina, tak? Jeszcze. Marvin. Mądry plan. Oczywiście. Lodowy troll. Jak najbardziej. Czyżby to była pułapka? To lodowe trole. Jedziemy z nimi. O nie, szybko. Dobra, udało mi się w ostatniej chwili wyhealować mojego piechura. Oczywiście. Wzgórze światłości. Szybko padają tacy niezupgradowani. Dobra. Jak najbardziej. To możemy rozwalić? Oczywiście. Oczywiście, że nie. Idźmy tutaj. Mądry plan. Dobra. Punkt kontrolny. A, kopalnia złota. Tu założymy obóz. Atakują nas! Kryć się! Jaronie! Żadni z was nie umarli! Wszyscyście żywi! Muradin? Muradin Miedziobrody? To ty? Niech mnie kule biją, chłopcze! Nie sądziłem, że osobiście przybędziecie nam na ratunek! Ratunek? Muradinie, nie wiedziałem nawet, że tu jesteście! Tak czy siak wsparcie się przyda. Ja i moi chłopcy zostaliśmy zaatakowani i oddzieleni od reszty. Wdzięczny będę za pomoc. Jasne, że ci pomogę, Muradinie. Ruszajmy! No, krasnoludy dobre są. Tak mi się wydaje. Sprawiedliwość. Mamy dwóch bohaterów, fajnie. Dobra, ogarniemy sobie. No, to rozumiem. Służę światłości. Na honor. Dobra, zniszcz bazę Malganisa, uratuj krasnoludy Muradina. No to lecimy. Oczywiście. W sumie właśnie nie wiem, czy tutaj będzie bezpiecznie. Jak na człowieka, coś ci powoli. Maszyna latająca. Od tej pory w swoich warsztatach może budować maszyny latające. Weźmy się za to. Fantastycznie. Zróbmy nawet budowniczów. Czy budujących, tak? Jak oni mają? Chłopów. Budownicze. Ach tak, grypka. Gotów do pracy. Sezon grypy i zachorowań. Więcej pracy. Tragedia. Idź naprawiaj tutaj te sprawy. Tu mamy czterech chłopów. Gotów do pracy. O co chodzi? Przyda się jeszcze domek. Rozumiem. Znaczy farma. Co się dzieje? Waligrom, pocisk burzy, fajne skille ma. Pocisk burzy. Grzbi nieźle. Więcej pracy? A? Jaki jest plan lodu? Nie trzeba mi się kłaniać. Dobra, zróbmy z nich jedną ekipę, tylko tutaj doszkolimy im. Mamy trzech strzelców, to jeszcze by się przydał kapłan. No i miałem rację jednak, że przyjdą zaraz jakieś łotry, plaga nieumarłych tego typu. Zdrajca światłości. Gotów do pracy. Dobra, za mojego ojca, króla. No nie, dobra. Czyli robimy sobie wieżyczki obronne, żeby tutaj nie przejmować się niczym innym, tylko polecimy sobie tam questa pobocznego zrobić. Gotów do pracy. Co? To ja już pójdę. Ja jestem, czy z tej strony też podejdą? Tak. Dobrze. Chowa tego kuźni, a nie mamy kuźni. A nie ma kuźni ani tartraku. Ja już pójdę.
Gotowe. Więcej pracy? Tak, jeszcze. Rozumiem. Jak leci? Okay. Co? Zbieraj drewno, ziomek. My sobie strzelimy jakieś upgrade'ika. Więcej pracy? Jeszcze tutaj zrobimy dwie wieżyczki. O co chodzi? Dobrze. Zwykłe wieże wystarczą. Myślę, że nie trzeba jakiejś armatniej dodatkowej robić. Gotowe. Dobra, zróbmy piechurów, żeby to było komplecik. Potem pomyślimy nad resztą. Co? Gotowe. Gotowe. Rozumiem. Gotowe. O co chodzi? No już, już. Gotowy do akcji. Więcej pracy. Idź mu pomóż. Fajne, fajne jest właśnie rozwiązanie, że możemy sobie użyć właśnie dwóch pomocników do budowania i to leci szybciej. Dobra, czyli robimy teraz twierdzę. Co? Gotowe! Trzeba więcej pracy? Więcej drewna, więcej wszystkiego trzeba, widzę. Tak. Potrzeba więcej drewna. Potrzeba więcej drewna. Ulepszenie gotowe. Ulepszenie gotowe. Ulepszenie gotowe. A, czyli oni nie pomagają w upgrade'ach, dobra. Myślałem, że jak zrobimy upgrade, to też możemy szybciej ten upgrade zrobić, klikając łopami na nie. Zwiększa pancerz, wartość punktu wytrzymałości budynków i ludzi. Dobra, na razie to nie jest potrzebne. Potrzebne nam jest drewno. Dobra, tych już mam. Ciebie chłopa nie potrzebuję. Więcej pracy. Ulepszenie gotowe. Dobrze. Dobra. Starczy nam. Idziemy na nich. Dawać tych troli. Pozbędziemy się ich najpierw. Księga zdrowia. Mądry plan. Na honor. Dobra, wydaje mi się, że za głośno trochę mówię. Zobaczmy. O, może teraz będzie lepiej. O, niech tak zostanie. Dobra. Gotowe. Służę światłości. Wyczyścimy tutaj rzeczy po drodze. Jak najbardziej. Mądry plan. Jak najbardziej. Nic. No dobra, lecimy bez upgrade'ów, zobaczymy jak to. To oni! Nie umarli, nadal ich atakują! Do broni, ludzie! Krasnoludy potrzebują pomocy! Plugawy nędznik! Dobra, tu już widzę, gdzie mamy tą bazę. Tak, na razie wszyscy full życia. Może być fajnie.
Znowu ten kapłan ginie. Nie trzeba mi się kłaniać. Chyba mają automatyczne targetowanie tego wszystkiego. Mądry plan. Dobra, jest. Jesteśmy. Jak najbardziej. Uratuj krasnoludy. To zapewne tu ukrywa się Malganis. Zrównać to miejsce z ziemią! Dobra. Czekajcie. Kanonierzy. Chodź, mały. Ruszamy! Dawać wszystkich tutaj. Gdzie mam się udać? Jaki jest plan lodu? Lugawy nędznik. Nie trzeba mi się kłaniać. Gotów do pracy. Nic cię już nie uratuje. Dawać ty. Na honor. Gotów do pracy. Mądry plan. Na honor. Aha, czyli możemy się spodziewać fali właśnie takiej. Nie, to muszą być upgrade'y, bo to bez tego to ani rusz. Widzę. O co chodzi? Do kopalni. No już, już. To ja już pójdę. Zobaczmy te ulepszenia tutaj. Czarny proch. Jedziemy, jedziemy ze wszystkim w sumie. Gotów do pracy. Kanonierów i maszyny latające. No chyba będzie trzeba te maszyny jednak tutaj porobić. A tutaj myślę, że jakichś kapłanów trzeba. Więcej drewna. Więcej pracy. Więcej pracy? Zmieścimy tu sanktuarium? Damy radę, dobra. Badania zakończone. Pracujemy! A, dny! Startujemy! Tutaj to wygląda jeszcze tu na wszelki wypadek. Żeby nikt nas nie zaskoczył. Może się źle skończyć. Gotowe. Stalowe miecze. Dobra, lecimy na dwie kuźnie. Zastanawiam nad tymi piechurami. Badania zakończone. Zróbmy. Nam szkodzi. Dobra, tam się robią piechurzy. Badania zakończone. Tutaj kolejny upgrade'ik już nam pyknął. Dalej drewna brakuje, no co jest grane? Gotowe. Kapłana. Czterech kapłanów, cztery czarodziejki. Wystarczy. Nie ma tak dobry support. Badania zakończone. Ulepszenie gotowe. Ulepszenie gotowe. Badania zakończone. Przybyłem oczyścić tę krainę. Co? Gotowy do akcji. Tu nie można budować. No, już, już. A, dny! Dobra, podzielimy sobie teraz oddziały. Mam pierwszy oddział Muradin i Arthas. Tu będzie drugi oddział. Właściwie chciałem samych latających, ale dobra, niech będzie. Słuszny wybór. Przybyłem za mojego ojca, króla. Od tyłu! Od tyłu!
Kurde, ale mają latających dużo. Gotowy do akcji. No może to słabo wyglądać. Więcej strzelców potrzeba. Przybyłem oczyścić tę krainę. Gotowy do akcji. Startujemy! Gotowe. No i te upgrade'iki też będą potrzebne. Gotowy przybyłem do akcji. Oczyścić tę krainę. Tak? A tutaj jest wszystko chyba. Startujemy! Na honor. To wygląda. Gotowy do akcji. Gotów do strzału. Startujemy! O co chodzi? Bo farmy pewnie. Energia magiczna jest dziś bardzo kapryśna. Startujemy! Jeszcze czarodziejki. Zbuduj więcej farm. Startujemy! Właśnie buduję. Więcej pracy. Nie mam jakiegoś wolnego chłopa. Rozumiem. Jest jeden. Energia magiczna jest dziś bardzo kapryśna. Dobra. Badania zakończone. Rycerzyki nam lecą z dołu do góry tutaj. Przegrupujemy się. Gotowe. Jak leci. To będzie drugi oddział latający. Tu jest trzeci oddział strzelający. Jakie masz rozkazy? Gdzie mam się udać? Będzie czwarty powiedz oddział. Tylko słowo. Gotowe. Czego chcesz, skarbeńku? Z magami i klerykami. Akurat. Tak, energia magiczna jest dziś bardzo kapryśna. Skoro nalegasz. Wskaż nam cel. Co? To ja już pójdę. Robimy zamek. No i to będzie potrzebny upgrade. Energia magiczna jest dziś. Umożliwia maszyną latającym atakowanie jednostek naziemnych. Czyli co, teraz nie mogą atakować naziemnych jednostek te latające maszyny? Dziwne. Pozwól, że ci pomogę. Dwie maszyny jeszcze mogę zrobić. Będzie full. Tak. Rozumiem. Tak on lecimy. Startujemy! Jaki jest plan lotu? Czego chcesz, skarbeńku? Startujemy! Znów wszystko w rękach. Gdzie mam się udać? Badania zakończone. Pozwól, że ci pomogę. A, dmy! Jaki jest plan lodu? Gotów do strzału! Gotowe! Tak? Dobra! Jeszcze trochę będzie zamek. Słabo z tym drewnem, no masakra jakaś. Gotów do strzału! Jakie masz dla mnie rozkazy? No jeszcze badanie trochę. Zakończone.
wróg atakuje nasz oddział! O nie, 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 nie. Czego skarbeńku? Jedynka, dawać. Nic się już nie uratuje. Dokąd lecimy? Tak, kotku. Zwycięstwo będzie nasze. Jak leci! Na honor. Mądry plan. Pozwól, że ci pomogę. I znów wszystko w rękach elfów. Machina bliźniczych chyba nie trzeba. Niech ja zobaczę, co to jest. Nie. Dokąd lecimy? Badania? Czego chcesz, skarbeńku? Tak, kotku. Jaki jest plan lodu? Badania zakończone. Dokąd lecimy? Zaraz przekroczę barierę dźwięku! Nie no, dubbing jest mega. Jak leci? Aby to miało sens. Cóż za świetny pomysł. Potrzeba więcej drewna. Dobra. Jaki jest plan lodu? Tu mamy komplecik. Jak leci? Czego chcesz, skarbeńku? Badania zakończone. Dobra, myślę, że możemy śmigać. Nie ma co dłużej zwlekać, bo to też tak. Oczywiście. Dobra. Jazda, armia. Kurde, jak to wygląda, wow. Czekajcie, czekajcie, tutaj są lociki. Niech Arthas tutaj wjedzie. Przytankuje. Tak, twoje życzenie jest dla mnie rozkazane. Dawać latające te. Potrzebujesz pomocy, człowiek. Nie włóczcie. Nic cię już nie uratuje. Jak leci? Czego chcesz, skarbeńku? Wow, wow, wow. Jak najbardziej. Tak, kotku? Oczywiście. Poczuj mój gniew. Aby to miało sens. Za mojego ojca, król! Shit, ale dymy. Jak najbardziej. Potrzebujesz pomocy, człowiek. Zwycięstwo będzie nasze. Badania zakończone. Jednostki mi się rozproszyły. Mądry plan. Sprawiedliwość prosto z chmur! Nadchodzi sprawiedliwość! Jak leci? Tak, kotku. Poczuj mój gniew! Jaki jest plan lodu? Pozwól, że ci pomogę. Aby to miało sens. Witaj! Tak, kotku? Oczywiście. Nadchodzi sprawiedliwość. Dokąd lecimy? Jak na człowieka, coś ci powoli idzie. No właśnie, Muradina skilla w ogóle nie używałem. Aha, nie mogę na tych, na budynkach. Ło, to jest niezłe. Plugawy nędznik. Jaki jest plan lodu?
No to już ostatni budynek. Jest dla mnie rozkazem. Powiedz mi, Muradinie, po co tu w ogóle jesteście? Kajś, na tym mroźnym pustkowiu są starożytne wrota. Podobno przenoszą do tajemnej krypty, w której ukryta jest runiczna broń zwana Ostrzem Mrozu. Przybyliśmy ją odzyskać, ale im bardziej zbliżaliśmy się do wrót, tym więcej napotykaliśmy nieumarłych. Książę, nie znaleźliśmy żadnych śladów Malganisa. To bez znaczenia. W końcu i tak go dopadnę. Kapitanie, tu założymy nasz główny obóz. Tak, panie. Już Ostrze Mrozu. Już sobie zaciera rączki. No i dobra. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie. Cześć. Hej.